Czemu nie? Albo tę skrzynkę zostawię może dla Lamenti, już ostatnią. Dobra, i zaraz zbierzesz sobie jeszcze tych. Tutaj jakiegoś... Aha, możemy ulepszyć te nasze rycerzyki. W takim razie... Tak właśnie zrobimy. Pozbieramy te wszystkie rycerze, ulepszymy je i będziemy szli przez wir. Ci Erathianie są twardsi niż myślałem. Używają nie tylko kutego żelaza i ciężkich zbroi, wyposażają w nie także swoje konie, ale także dowodzą połączonymi siłami potężnych gryfów i zastępów nieba. Mimo wszystko wciąż nie mogę się równać z moją armią nieumarłych. Nie mogą się równać. Ciemność zwycięży i wnet moje moce wzrosną do niebywałych rozmiarów. Krwiożerczość wynika z dawnego barbarzyńskiego istnienia, wynikająca, jest teraz połączona z zachłannymi mocami nieumarłych. Wkrótce będę niepokonany. No oby, bo nie chcę tutaj mieć zbyt dużych problemów. Okej. Nekromatron zbudujemy dla wampirków. Dawaj te sale ciemności. Idź pierwszy może. A ty nie masz po co odwiedzać tego. Jeszcze. Chociaż miałaś. Nie, pomyliłem się. A nie, jeszcze nie. Nie stać nas na ulepszony dworek. No to weźmy magazyn zasobów, żeby mieć więcej surowców. Ty poodwiedzaj też szkielety. No niedobrze, nie możemy wszystkich kupić. Okej. Oddaj to. I teraz ty będziesz tutaj siedział i zbierał jednostki. 7000. Dobra, ulepszenie. O, mogę ulepszyć was. Jeszcze jeden dzień i będę miał wszystkich ulepszonych. Dobra, ty tutaj. Brakuje mi klejnotów. Nie mam żadnego źródła klejnotów. Kiepsko. Leżących klejnotów. Tu są leżące klejnoty. Ale może po prostu użyję faktorii handlowej. Dobra, to tak. Może grobowiec duszy wybudujemy. I mamy 24. To możemy sobie zrobić 3 ósemki. Może tak. A w sumie faktycznie tak mogłem też zrobić. Dobra. I zrobię zapis może. Czemu nie? Okej, i lecimy pokonać naszego wroga, bo chyba pokonanie go nie skończy scenariusza, więc możemy się z nim jak najszybciej rozprawić. Dobra, niech te gryfy sobie uciekają. Świątynia w głębinach. Zaraz zobaczymy, co one tutaj dają. Te świątynie. Ty wróć może do zamku. A tutaj Klawiusa wyślemy. Tak, tak żebyście się sobie drogi nie zostawili. Przypadkiem. Całą ciemności możemy zbudować, żeby wróg tutaj nic nie widział. O! Akurat się wychylił. O, i to ten Salach cały. Ale on ma słabą armię nadal.
A, tutaj mamy te do walki. No dobra. No, z nim też bez strat. Kapelusz admirała. O! Pozwala na schodzenie i wchodzenie ze statku bez utraty punktów ruchu. O, to jest opuszczone. To chyba wykonał misję, jaka tu była. Okej. Niczego tu za bardzo nie potrzebuję. Ale możemy gildię magów rozwinąć. No i tak. Szkielety możemy tutaj zrobić za dwa. Jeśli pamiętam, to wir pochłonie nam najsłabszy oddział. Ale teraz chyba niczego nie pochłonął. O! Aha! Kapelusz admirała to jest zestaw? Aha, kapelusz admirała powstaje z hełmu wilka morskiego, który chroni przed wirami. Dobra. Czyli akurat dał nam fajną rzecz, dzięki której go pokonaliśmy. Nie wiem, co powiedziałem. Dał nam fajny przedmiot po prostu. Ale chwila, nie ma tutaj żadnego zamku. Tylko, że nie mamy powiedziane też, żeby on przegrał już. Więc może jeszcze gdzieś chodzi. Ale dziwne. Chyba, że gdzieś jeszcze nas może przenieść? Nie, zawsze przenosi nas w to samo miejsce. Okej, no to w takim razie po prostu tutaj troszkę tej armii jeszcze pozbieramy na wszelki wypadek. Rozwiniemy Lamentię. Tyle. A jeszcze klejnoty na czymś straciłem. Król Lisz wezwał mnie dziś rano do namiotu. Mój zwierzaczku. Właś Achyżo, cały ten czas służyłeś mi wiernie, więc pomyślałem sobie, że należy ci się mała uczta. Do podłogi była przypięta kajdanami grupa nieszczęsnych więźniów z Erathii, bez wątpienia wieśniaków, których prawdopodobnie torturowano i okaleczano od wielu godzin. Przypuszczam, iż król Lisz spodziewał się, że ich zabije, a następnie ożywie zwłoki. Co się stało, mój zwierzaczku? Czyżby Tarnum wielki wódz stracił hardość? Lisz zaczął złowrogo chichotać. To była oczywiście manifestacja władzy, ale nie zamierzałem dać się postrzegać jako słabeusz, wykonując każde kaprysy tego prostackiego marionetkowego króla. Nie zabiję ich, panie. Daruję im życie i wezmę do niewoli. Niech nauczą się, że są losy gorsze od śmierci. Opuściłem namiot, wlokąc za sobą niewolników. Po tym wszystkim utwierdziłem się w przekonaniu, kim się stałem. Bezlitosnym rycerzem śmierci, pozbawionym wszystkiego, co było dobre i czyste. Dobra, ktoś tu idzie do tej faktorii. O, świetnie, zdążysz. Drewna mamy dużo, to drewno poświęcimy. I teraz proszę bardzo. Aha, jeszcze kryształy. Ojej, co ten dworek taki wymagający. Tylko za dużo nie mogę tego poświęcić. To złoto poświęcimy. I tak nie ma tutaj wrogów żadnych w tym momencie. Więc chyba możemy sobie na to pozwolić, na takie szaleństwo. Dobra, tych ulepszamy. I mamy 56 wampirów. Teraz możemy walczyć ze wszystkimi, powiedzmy.
Dobra, ale przejdziemy się jeszcze górą. Zobaczę, czy tu nie ma jakoś tego naszego przeciwnika czerwonego. A, tutaj były kryształy. Akurat 5, jeszcze tak dużo. No trudno. A wy tu stójcie może tylko na tych rycerzach śmierci. Nie ma co tu innego robić. Właśnie do środka. I szalej. Mądrość i taktyka. No to może chociaż dostaniesz ty tę mądrość, bo Tarnumowi się nie trafiła. Aha, tutaj walczyliśmy z drzewcami i z elfami. Wy sobie siedzicie. Grobowiec dusz tutaj był. Co to za paladyni? Ja nie znam takich wrogów, a chcę zobaczyć. Powstrzymuje kontratak, magiczne lustro. Atak razy 2. Ciekawe. Dobra. Pokonałem kolejny błąd. Chyba będzie ok. Piraci. Pokonani. Tutaj możemy sobie atak rozwinąć. Z gryfami walczymy. Pole minowe tutaj nam oferują. O, masz magię ziemi też, fajnie. O, buty przyspieszenia. To możemy sobie kupić, będziesz więcej chodzić. No i to w sumie wystarczy. Chyba. Nie ma takich zagrożeń, żeby coś więcej brać. No, znowu jakiś obiekt, który nie zadziała. Tak, z tym nie będę walki powtarzał, bo znowu coś się popsuje. Serafiny. Znowu jakaś nowa jednostka. Może znowu popsuć mi wszystko. Ale powalczmy. Aż takie silne są. Naprawdę aż takie silne. 500 wytrzymałości. Co to za w ogóle jednostki dziwne są? Ale tylko dwóch naraz może mnie atakować. Aha, w ogóle many nie mam jeszcze. Oczywiście zużyłaś wszystko. Szkoda, że powstrzymują kontratak. O! Jakby nie powstrzymywały kontrataku, to by mi się chyba udało, ale nie wiedziałem, że to taki potężny przeciwnik. O! Dobra, trzeba przegrać to. No trudno, nie znałem tego wroga. I zapłaciłem za to cenę. Wysoką. O, tutaj jeszcze trzeba powtórzyć. A, myślałem, że to nie będzie takie złe. No cóż. Chyba już nie będę żadnej jednostki. Uważał, że jest jakaś łatwa do pokonania. Ale to są zwykłe archanioły. To możemy... No nie gadaj! Przecież z tymi to... A tych jest dwa razy więcej. Chodź tutaj. Nie marudź. Poradzimy sobie. No, a teraz mogę cię przyspieszyć jeszcze. Dobra. No, a tym razem się chyba uda. No i tak sobie wyobrażałem poprzednią walkę. No, jeszcze ma morale. No i nie straciłem wampirów. Tak właśnie powinny działać wampiry.
Zaawansowana magia ziemi, dobra. Trzęsienie ziemi tu masz. Oj, manę sobie zregeneruj, bo oczywiście niepotrzebnie zużyłaś całą. Może wiedzę niech będzie miała. Okej. Okay. Aha, i ci mają nowy dzień. Zbierajcie. Ach, no tak. Na smokach nie mogliśmy się wskrzeszać. Który masz poziom 12. No to już prawie. I tu są zwykłe anioły jeszcze do pokonania. Tym razem nawet komputer sobie poradził. Dobra, to odwiedzamy. Te wszystkie miejsca, co nam zwiększą statystyki. To jest jakaś, to w ogóle jest jakaś książka. Naprawiasz jeszcze jeden punkt wiedzy. Skrzynię skarbów dla ciebie zostawiałem. Teraz tak sobie nawet myślę, że może i bym pozbierał trochę więcej wampirów. Skoro taka tam jeszcze przeprawa nas czeka. Nie taka łatwa znowu. O! Zostawiłem dla ciebie doświadczenie, które okazało się oczywiście artefaktem. Hipnoza. Tak dużo jest tutaj tych kapliczek trzeciego poziomu, jakbyśmy nie mogli, ale możemy mieć gildię magów trzeciego poziomu. Czwartego już nie możemy. Tarcza powietrza. Dobra, i teraz pytanie, co to takiego jest ta książka? Księga zaklęć? Aha. Ciekawe. Tego jeszcze nie widziałem. Że można księgę zaklęć tutaj wymienić. Ciekawe, czy może jakieś inne zaklęcia są w tej księdze. Nie wiem, czy wymieniłem w ogóle. Nie. Nieważne. Tutaj chodźmy. Możesz odwiedzić to jeszcze. Ale może zacznijmy od tego. To masz odwiedzone, odwiedzone. No, szybko to wszystko pozbieramy i będzie. Będzie git. Dobra. A tak, poproszę. Dworek jeszcze jeden. Kamienna wieża dla ciebie. Tutaj coś? Nie widzę nic w sumie. Masz 13 poziom, to nawet chyba nie muszę iść tam, bo raczej zdobędziesz poziom bez tego. Z takiej interwencji. Okej, okay, mamy siarkę. O, i zobaczymy, co on tu mi da. Aha. Kiedy zaoferowałeś nieumarłym żołnierzom wymaganą sumę złota, przekazali ci swoje łańcuchy na znak poddania się twojemu zwierzchnictwu. Łańcuchy w rozpaczy zmniejszają morale wrogich istot o 1. Jeśli ten artefakt założy dowódca, zwiększy jego moc o 1. Jeden do mocy po każdych 10 wygranych walkach. Nie mam pojęcia, co to znaczy. To się zakłada na szyję. Dobra. A to znowu jest skrzynia ze skarbami.
Mamy zielony namiot klucznika. No ciekawe, jakby ten nasz przeciwnik miał w ogóle dać sobie radę z zdobyciem tych namiotów. Przecież na najwyższym poziomie trudności tutaj nawet to jest chyba dla niego niemożliwe. Dobra, ulepszamy to wszystko, bo chyba będzie trzeba silną armię wziąć na te serafiny. Walczymy, walczymy, walczymy. O, jest. Mistrzowska mądrość dla ciebie. To tutaj już nie ma co odwiedzać. No i chyba wszystko, co miałaś odwiedzić, jest odwiedzone. Tutaj jest zaklęcie trzeciego poziomu. To jest puszka Pandory jeszcze. To nieważne. Dobra, wracaj tutaj. Tarnum znowu przejmuje dowodzenie. Tylko pytanie, czy on wszystko odwiedził. No to nie odwiedził. No przecież. Dobra. Ustawiłem ich jako tako. Możemy to zostawić. No i weź więcej wiedzy, bo widzę, że ona cały czas jest potrzebna. No i chyba wszystko odwiedzone. To teraz ty tutaj siadaj do środka. Ty też. Poczekasz jeszcze jeden tydzień. Nasz koledzy tutaj nam doniosą jednostek. Dobra, ty idziesz. I ty też. Wampiry przy okazji. A ty też możesz wziąć wampiry jeszcze. I tak zdążymy ze wszystkim. Dobra, to dawaj. I ty też. No, opłaciło się ich tu tam postawić. 16 jeszcze upiornych rycerzy. Dzięki temu mamy. Wszyscy ulepszani są. Dobra, czy na wszystkich mnie stać? Nie, chyba nie. Tak to zrobimy. O. Okej. 64 tych. Może być. Dobra, lecimy na nich. Tylko zrobię zapis. Z dziwnymi jednostkami będziemy walczyć. Zwycięstwo. O! No tak. O, prawie jednego załatwimy błyskawicą. Dobra. To ile? O, tego załatwimy. Świetnie, zostało mu tylko 9. Okej. Przydało się wziąć te słabe jednostki. Znowu księgę zaklęć znaleźliśmy. Nie wiem po co. I tutaj jest niebieski strażnik graniczny, więc lecimy z nim. Czemu ty tak naokoło idziesz? Nie idź naokoło, tędy idziemy. A myślę, że za łatwe są te misje. A
Ale mamy jeszcze puszkę Pandory. W puszce Pandory to nigdy nie wiadomo, co może być. W pobliżu jednego z wraków zauważasz unoszącą się na powierzchni puszkę Pandory. Nie wiadomo, jakie okropności bądź skarby można znaleźć w środku. Ojej, walka. Ale bardzo słaba walka. O, ale nauczyliśmy się 4 atrybutów. Fajnie, było warto. No i otwieramy tutaj. Przy podejściu słyszysz głos. Czego poszukujesz w tym miejscu, bohaterze? Czujesz potężną obecność w swym umyśle, przenikającą przez twoje myśli. Wtem głos przemawia powtórnie. Tak, rozumiem. Czy jesteś jednak wystarczająco odważny? I znowu jakaś walka nas czeka. O, z żywiołakami energii to nawet nie ma co powtarzać. Pokonawszy wroga żywiołaki energii, zabierasz łupy. Jedna kapłanka Sekhmet. Posiadasz boskiego posłańca, twój bohater będzie otrzymywał przyrost umiejętności, dopóki go nie stracisz. Każdego tygodnia plus 1 do ataku. No okej. Okay. Gratulacje, masz potężną armię, jeden kapłanka Sekhmet. Twoi wrogowie nie mają wyboru i muszą poddać się twojej potędze.